decyzja o zakupie czołgów Abrams, mówi się w debacie publicznej, że jest kontrowersyjna i podzielam ten pogląd. Jak każda tego rodzaju decyzja, ona ma plusy i minusy. Jako plusy uważam to, że może ona wzmóc nasze zdolności odstraszania na wschodniej flance, tym bardziej, że ma być na wyposażeniu dywizji, która właśnie tam stacjonuje, nowej dywizji 18. Plusem również jest to, że to są czołgi, chociaż nie są najnowszej zupełnie generacji, bo nad takimi czołgami trwają prace, ale są bardzo nowoczesne, najnowocześniejsze aktualnie na wyposażeniu armii amerykańskiej. Bardziej nowoczesne niż te, które posiadamy, na przykład najnowsze wersje Leopardów. Natomiast minusem jest to, że po pierwsze nie został uwzględniony zupełnie interes polskiego przemysłu obronnego. Stało się podobnie jak w przypadku innych kontraktów. Mam tutaj na myśli niewielki offset w związku z pozyskaniem zestawów Wisła, w związku z pozyskaniem samolotów F-35 i rakiet HIMARS. W ogóle nie było offsetu. Tutaj też oczywiście żadnego offsetu nie będzie i nie odniesie z tego korzyści polski przemysł obronny. Poza tym te czołgi będą trudne w eksploatacji, dlatego że one są bardzo ciężkie i na przykład część mostów i dróg nie będzie przystosowany do tego, żeby one się poruszały. Jest oferta konkurencyjna, za którą ponoć się opowiada premier Morawiecki, no ale tutaj jak widać on nie miał wpływu na tą decyzję, żeby zakupić koreańskie czołgi K2, które są nowocześniejsze nawet pod pewnymi względami niż Abramsy, ale co najważniejsze, Koreańczycy, bo takie rozmowy wstępnie były toczone, między innymi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pan generał Andrzejczak brał udział, był w Korei, oferują, że mogą je sprzedać na zasadzie licencji, że możemy przenieść produkcję tych czołgów do Polski, a w pierwszym etapie już pewne elementy robić przez polski przemysł obronny, który jest zdolny na przykład pewne elementy systemu kierowania ogniem, pewne elementy do modernizacji tych czołgów, do produkcji tych czołgów wytwarzać.